Uwaga, zobaczymy jaką teraz będziemy mieli. Musimy Ejzo wyrzucić. Kurde, to będzie trudne. Trochę nie, ale trochę tak. Czyli musimy zrobić wszystko, żeby Ejzo był bardziej podejrzany, a Ejzo pobiegł w drugą stronę. Z drugiej strony możemy równie dobrze udawać Jestera, bo... No nie. Nie wiem czemu, ale wyczuwam śmierć. Dobra, czyli musimy... Time Lord zadziałał, czyli musimy jakimś cudem zrobić, żeby Ejzo wyrzucić. To może być ciężkie. Czy Mandzio znów się wali na głupi pysk? Kurde, no teraz musimy siebie wyrzucić. Mandzio impostor, bo drzwi były zamykane. Ajajaj. Ach, tak, tak, bo drzwi były zamykane, tylko Mandzio zna tą technologię. Więc no dobrze. Właśnie. Trupka znalazłem. Gdzie? A gdzie? Obok Nitro. Na kosę mu się wyjebał akurat, dlatego leży. Zero ściemy. Przechodzę sobie, Nitro patrzy przez lunetę, udaje, że patrzy i tam jest trup i udawał cwaniaka. No to musisz ten, no to on zajebał self-reporta, bo ja nie wiedziałem o co w tym chodzi, dopiero czat mi powiedział, że muszę taki meteoryt znaleźć. Ale ty się czatem nie broń. O, ale faktycznie tam są meteoryty. Ale że aż tak zaawansowane self-reporty tutaj lecą. No, w życiu bym nie zrobił czegoś takiego, ja w Amonga mam 30 godzin przegrane, tego się nie robi. To więcej niż Nitro. Nie no i sam widzicie, autoreportuje, dobrze zrobił. No właśnie, no, widzicie, autoreportuje. Ja reportuję bandytę. Nitra, który Dziek, zabił. Ale to jest super rzadkie roli. No. Którego lubię. Ale to się nawet nie. Niestety igi nie mam, ale dziękuję za zabieg. Jak się niego wjechałeś? O i teraz. Dobra, to mnie wywalcie i. Nie, no nie wywalamy, nie mamy dowodów. Nie ma żadnych dowodów. Ale nie, no kurwa, no nie słyszycie. Nitro was wszystkich pokona tutaj. Ale nie słyszycie, że typ jest bardziej fałszywy niż jego zęby? Zęby mam sztuczne, nie fałszywe, także wiesz ja. No właśnie, szybko. Ale u mnie na czacie piszą, że od. Typa, no. Nie, to ale pewnie się to im pomyliło, nie wiadomo o co chodzi. Nie Mariusz zwracałbym na to uwagi. Przewrócił sam. Ale Paweł nie pisze, do życia. Paweł pisze, napisał, że za typa. No właśnie, gościu. Ja nie wiem, ja uciekam od ciebie. A Damiany, gdzie ty byłeś? Ale to ciało Mandzia zabrało, czy kogo? A, jeszcze Mandzio umarł. No. A, to Mandzio, nie, no to co się zdarza czasami. Nie ma co o tym rozmawiać, no. Ale że co? Ale że wy gotujecie tak. Ale za co? Ja nie wiem, zgłasza ciało, a wy go wyrzucacie. Ja nie wiem po prostu. Obius był. No był. Dobra. Obrusem, kurwa. Teraz ja. Tylko jak być podejrzanym. O, fajny Among, 144, pan debil, dziękuję za 144 biciki. Teraz tak, byle tylko nie zostać odjebanym. I wtedy będę geniusz. Kurde, mogłem się... O! Dał mi ktoś tarczę, nice. Teraz mogę udawać, że zabijam pod przykrywką. Mogę teraz udawać, że chcę kogoś rąbnąć. Dostałem tarczę. Yoshi. Idealna rola na Jestera. Udajmy, że kogoś zabiłem. A potem, jak kogoś już zabiję, to odbiegnę od ciała jakby nigdy nic. I wszystkie dowody spadną na mnie, a ja będę się śmiał i śmiał. Tamtą stronę pobiegł. Dobra, ciekawe czy rąbnie, tam chyba Graf biegał też. Chodźmy to zbadać. Graf? A może inaczej ciało Grafa? O, doskonale, dobrze. Teraz wystarczy tylko stąd odbiec. Dobrze. O kurde, dobra, nie, dobrze. Teraz wystarczy tylko stąd odbiec. Ale na kogoś trafić muszę. Słuchać było. Dobra, poczekajmy. Nikt tu nie wbiega. Jeszcze raz, aż się w końcu uda. Tup. O, biegnę sobie od ciała, spierdzielam stąd. No gdzie oni są? Gdzie są ci ludzie? Kurwa, jak ja mam tu stąd wybiec, jak nikt tu nie wchodzi? Wybiegam. Czy ktoś tu łaskawie przyjdzie? Wybiegam właśnie z medycznego. Ojeju, co za bieg okoliczności jest tu ciało. Wybiegam. Cholera jasna, ile mogę razy wybiegać stąd? No wybiegam z medycznego, zabiłem tu kogoś. Kurwa, drzwi zamknęli, to otworzę, żeby było, o. Dobra, teraz szybko zanim ktoś ze specimena wejdzie i będzie przypał. Uff, dobra.
Dobra, jeszcze raz. O jeju, ciało zabiłem, wybiegam stąd. Cholera, no tak to nie uda się. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Dziękuję za 5 zł. O jeju, ciało zabiłem, wybiegam. Graf, graf. Wybiegłem, nie ma tam ciała. O nie, właśnie. Cholera, dlaczego ty do mnie poszedłeś? O nie, o nie, 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 nie. Zostaw. Diabeł ma dedówę pomiędzy przyciskownią a strzelaniem do asteroid. Oho. Większość ciał jest na zewnątrz, bo nad mnie nic nie było w sumie. Jedna osoba w labie była i w sumie tyle, co widziałem na dnie. Były dwie osoby w labie, ja byłem z Bladim i nagle jak biegłem do drzwi, to się drzwi zamknęły. Zbieg okoliczności pewnie. Nie mógł być cooldown. No. A w takich... Ja... Ten, ja widziałem grafa. Co się stało z twoimi kumplami? Z moimi kumplami? Nie wiem, ja najpierw byłem z Bladim, a potem grafa widziałem na dole, a szarego nie widziałem. Ja grafa widziałem z diabłem, jak z lewego reaktora zbiegali, a tak to w sumie Bladiego w ogóle nie widziałem. O, bo ja tak się czaiłem wśród cienia, co nie? Tu i tam byłem, wiesz mi tych jak jest. Trochę biegałem tu, trochę tam. Diabła padł bardzo niedawno. Kill diabła padł naprawdę może 3 sekundy tam. No, natomiast kto tam jeszcze padł? Yoshi, tak? No to dobrze akurat. No padł. Yoshi padł, diabeł i Pevor chyba? Bo i sam wygłosowaliśmy. A Midrix, a co ty? Właśnie, gdzie byłeś pod koniec rundy, Midrix? Ja pod koniec rundy na Vitalsach. Okej, okay, Nitro, gdzie byłeś pod koniec rundy? Vitalsy admin. Chyba to laboratorium, nie? Tak, tak, ja teraz laboratorium. Wbiegał Nitro właśnie do laboratorium. Okej, okay, diabeł umarł bardzo niedawno, więc Midrix go zabił. Czemu niby? Bloody potwierdza, że Nitro był w medyku, tak? Znaczy, no. Tak. Pod koniec rundy. No, ja biegłem w prawo od razu, diabeł zbiegł na dół i jak wróciłem z medyka, no to już diabeł nie żył. A jak zbiegał z lewego reaktora, to ciągle żył. Poza tym, Blad, ja ci tarczy dałem, nie wiem, czy pamiętasz. Oj, no była taka historia, faktycznie no to coś na... takiego było. No Midrixa lecimy. Ale poczekaj, a ktoś atakował w ogóle Bladiego? A, widzisz, nikt nie atakuje Midrix. No właśnie, bo możesz być impostorem na przykład. No mógłbym. Miałeś ale zielone wszyscy byli w medyku, Nitro, kiedy ciało padło bardzo niedawno, Midrix. Ale no co z tego? Ja co jak z byłem tego, na, że jak, jesteś impostorem? Generalnie dużo było. Dużo generalnie było, faktycznie dużo było ciał. Znaczy dużo osób zginęło, bo jeszcze chyba Yoshi zginął. I kto jeszcze zginął? No, trzy. Trzy osoby, o kurczę, to tak. Bardzo dużo. A ja zbiegłem, mówię, Graf zbiegał z diabłem z lewego reaktora, ja odbiegłem w prawo do admina i nagle diabeł nie żyje, także... Tyle mam do powiedzenia. No to faktycznie, sprawa jest nierozwiązywalna w takim razie. No trudno, co zrobić? Ja na Midrixa zagłosowałem. Niefortunnie. Ach, niestety, to ja wiem, nikt mnie nie podejrzewał. Nie dało się tego ugrać. Ty, Blady, jak jesteś jest. Pajacem, oprócz no. tego, że IRL jesteś wygrałem. Pajacem, zawsze robisz najgłupszy głos na świecie. No, ale ciał zginęło. Oj, no, co ty tak. żyje? No, chcę mu zabić. Midrix sobie jeszcze, ale śmiesznie. W sumie, dobra, beczunia w sumie. Tu. Pisze. Tu. A my jesteśmy ten. W sumie nikogo nie zabiłem. Trochę przyps. Dobra, nikogo nie zabiłem. Ale szmaty, jesteście, kto mi grafa zabił. A, dobra, nie ogarnąłem trochę. Midrix był, jest loverem. Aha. A gdzie ten jest ten? Nie dobra, wiem, będę musiał. Spokój, no będę musiał zaznaczyć, że Pevor jest drugi. Porobić, no. A gdzie nie byłeś, chcę być chujem, ale widziałem, jak tam wchodziłeś sporo wcześniej. No jak? Nie, no Pewer nie mógłby być już tyle razy tym przecież. Zdrajcą. Dajcie mu spokój. Pewnie jest inżynierem. Chyba tak. Dobra, na 100% to nie zabił Midrix. Mogę go oczyścić. A, dziękuję. Ja widziałem Nitro jak stanął, skanę. Jak widły w gnoju tylko. Nitro też tego nie zrobił, bo był wchodził do paliwko na środku, a jak ja biegam na lekcjach. Czemu tutaj konfabulujesz, Szymonie? Nie, naprawdę, stanąłeś jak widły w gnoju, mówię, czyta czat, bo on jest czysty. Pevor, tak gra zadecydowała. Dobra, argument. Trochę taki
Pany po środku chodzi przez chwilę, więc pewnie czytam coś rzeczywiście. A Ezio, gdzie ty byłeś w tych Filipowicach? Przyjechało bim bom bom, byłeś po lodę Algidy? O. Koło kościoła stałem. Gdzie? Czemu znowu nic nie mówić, kochany? Ja mu wierzę. Self-reporcik? Damian coś powiedział, ale wiesz co, obwinia mnie. No nie, no ogólnie na początku rundy tam całku pobiegaliście na środku, gdzieś przy paliwku. Ja pobiegłem sobie na lewo, jak ktoś naprawił chyba środku. No ja wiem, że jesteś zakochani. Inżynier cały. No chyba inżynier, bo szybko otworzyłem pierwsze drzwi i ktoś odpalił ten kamuflaż cały. I zacząłem uciekać, biegać sobie prawo, góra, dół i dobiegłem do laba. I w labie nikogo nie było i było tylko ciało grafa na skanie. No cóż, Amandzie, niewinny! Amandzie, jak odpalałeś ten kamuflaż, to gdzie ty byłeś wtedy? Ja wtedy byłem na górze przy Mitrixie, bo chciałem go od... ale mnie poprosił ładnie na kolankach i powiedziałem, dobra Mitrix, na następnej rundzie. A Yoshi, czemu się zachowuje tak... kamuflaża? Czemu się tak troszkę zachowuje jakby ten... jakby chciał, żeby cała runda tutaj rozmowy przebiegła bez jego udziału? O co chodzi, Yoshi? Czemu się nie przyznajesz do zbrodni? Ale go złapałeś, dobrze, Nitro. No, króciutko z nim. Na gorącym uczynku przyłapany. Yoshi, o co chodzi? Słuchajcie, jak zawsze nie mam nic do powiedzenia. Winny! Bo jestem. Mamy cię. Dobrze, jest generalnie z kim tak. Z kim znajesz im? Ja skończyłem w admin panelu. A. Nie wiem, ja głosuję na. Ja głosuję na Mandzia. Dobrze. Nie, no generalnie ja skończyłem w admin panelu. Ja cię biorę tutaj, reaktywuję ci karierę w internecie, a ty na mnie głosujesz, szmato. Nie można, ale nawet. To jesteś ty, bo ty zwłoczyłeś to zamordowanie na kamuflażu. To jesteś ty, na bank. No ale serio. Skończyła się twoja zbrodnia, Yoshi. Już nie będziesz terroryzował tego miasta. Nie żyje król, niech żyje król. No, Mandzie, co powiedział? Mamy inżyniera? W sumie nie wiem. Kurwa, jeszcze nie. Trzeba kogoś odrąbać. I sam nie, a dobra. Kogoś trzeba czasami. A Nitro niestety umarł, ale znalazłem ciało i samo, ale to ważne nie jest. No jak nie, oskarżałeś go i wyzywałeś go przed śmiercią. Nie, to on mnie. Czyli teraz go rąbnąłeś, żeby się na nim zemścić za to, że cię wyzywał. No nieźle, Mandzio. To prawda. A kto mógł zabić Nitra? Ponieważ to jest poważny problem, który musimy się zająć. Wiem, że Eźwie tego nie zrobił na pewno. Ja tak, jestem specymenie całą rundę. Ja widziałem tylko Szymona, jak wbiegł na meteorytę na chwilę i światło zaczęło gasnąć i wybiegł stamtąd. Ale dobra, łatwe wygranie mamy. Pewnie jest po naszej stronie. Przed drzwiami do elektryka zginął. Ja się chyba bał, że możemy zremisować i tak. Nie, to no nie dziwię mu się. Możemy zremisować. Nieważne co by wybrali, możemy łatwo zremisować. Dobra, a ty, Ezio? No ja byłem w O2. I dobiegł do mnie diabeł na koniec rundy, także ja tego też nie zrobiłem. I musimy chyba jedną osobę wyrzucić, bo jest dwóch impostorów strzałem. A może być impostor i glitcher jeszcze. Dokładnie, mogą być wszyscy właściwie. Bloody, no. A ty gdzie byłeś? Oj, byczko, a gdzie mnie nie było? Tutaj na początku trochę tutaj koło storage'a sobie pobiegałem, potem do admina sobie wróciłem. Wiesz jak jest, tu i tam, biegałem sobie. Zajebiście, Bloody. No. A byłeś to się musiałeś spocić, Bloody, bo strasznie jebie. Tak, Bloody jestem. Bloody ma głos jebiącego, ale niestety Jestera, co nie, zatem... To jest głos pajaca, ja po prostu na kilometr. Dobra, pajacu Bladeuszu, potrzebujemy kurwa, żebyś zagrał z miastem, musimy wywalić tych pajaców impostorów. I uwaga, moja dedukcja tutaj, możecie się ze mną nie zgodzić. No ja pewnie, tak? Mitrix jest czysty, Ebor jest czysty, ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale jest czysty. Bloody jest pajacem i teraz tak, diabeł i Ezio to jest dwójka Ebora impostorów. Ebora byśmy wyrzucić, co? Potem będzie Duże jednego zabijemy. Się pokrywają nawzajem szmaty jedne. Dobra, no nie, szmata, z grubej łódkę i rurę. Dawajcie, wywalimy go na szybko, bo to tak być nie może. Pierwsza rzecz, siedziałem z Eziem na O2. Ja przyszedłem, jak robił sobie buteleczki. Ja wypierdalam Ezia. Jestem na spokojny, więc... Mandzio tutaj wcześniej na Szymka bardzo mocno puszował, teraz widzę, że go utkał. No dobra! Zacznijmy od tego, że Szymka czyli Mandzio! Pierwszego. No Bloody, proszę ciebie, podejmij ten jeden raz decyzję, gdzie nie głosujesz na Mandzia, a na Ezia. Ten jeden raz, to jedno uniwersum. O nie, Mandzio, zaufaj mi! Będzie dobrze! Wszystko się ułoży!
Ja tylko wam powiem, że jestem osobą, która bardzo szybko może zweryfikować morderców. Ja tylko mam nadzieję, że nikt nie miał egzekutora na Marcia. Zesrałeś się, ponieważ to Nitro był szeryfem i się zesrałeś. Nie jesteś szeryfem, ale przegraliście miasto. Kto powiedział, że jest szeryfem? Który to? Jak ja. Niby, skąd? A, jaha, to niezłe info. Łatwo, dobra. Teraz wystarczy Ejza odrąbać. Ile nas jest? Dobra. Ejza odrąbać. I potem zagłosować na Pewora. Dobra, może się uda. Może się uda. Łatwo. Nie! Miłość znowu zwyciężyła! Myślałem, że znowu w końcu się uda snitcha zrobić do końca. Spełnić na kosty, nie?